dzisiejszą Ewangelię wprowadza nas obraz modlącego się Jezusa. Jest on uważnie obserwowany przez swoich apostołów. Widok modlitwy ich mistrza rodzi w nich pragnienie. Pragnienie pogłębienia swojej osobistej modlitwy. Dlatego proszą: naucz nas modlić się. Możemy przypuszczać, że apostołowie nie chcą od Jezusa kolejnej formuły modlitewnej. Tych znają już bardzo dużo. Patrząc na Jezusa, widzieli, że jest coś więcej, że istnieje modlitwa inna niż ta, którą zazwyczaj praktykowali. Chodzi im zatem o coś więcej niż kolejną formułę, kolejny hymn uwielbienia. Dlatego zapewne tekst, który podaje Jezus, dla nas dobrze znany jako modlitwa pańska, nie tyle jest formułą modlitewną, tekstem modlitwy, ale bardziej jest ukazaniem sposobu, w jaki należy się modlić, który może uczynić naszą modlitwę podobną do modlitwy Jezusa. Widzimy, że w tej modlitwie najważniejsze jest, można powiedzieć, nasze nastawienie, w którym w centrum stawiamy Boga i to jako naszego Ojca, oddając Mu nasze sprawy i zawierzając się. Taka modlitwa prowadzi do spotkania i budowania relacji, której chcemy z Bogiem dzielić nasze życie. Można powiedzieć, że przypomina spotkanie przyjaciół, którzy nie mają przed sobą nic do ukrycia, którzy chcą siebie wspierać. Aby modlitwa jednak stawała się spotkaniem budującym głęboką relację, wymaga pewnej częstotliwości, wierności, pewnej stałości. Może dlatego zaraz po tym, kiedy Chrystus mówi, jak mamy się modlić, podkreśla, że nasza modlitwa powinna być jaka? Wytrwała. Bo z takiej regularności rodzi się bliskość. Wytrwała modlitwa nas przemienia. Pozwala nam przyjąć i zrozumieć Boże plany. W żadnym wypadku nie można jej traktować jako czegoś, co jest potrzebne dla Boga, aby w końcu przekonać Go do swoich racji i potrzeb, tak aby się zlitował i nas wysłuchał. Regularna modlitwa otwiera na natchnienia Ducha Świętego. Sprawia, że zaczynamy myśleć po Bożemu. Jest ona potrzebna dla nas, nie dla Boga. Jest czasem naszej przemiany, naszego sposobu postrzegania świata, stawania się dzieckiem Bożym. Drugie czytanie przypomina nam, że Bóg darował nam już każdy grzech w Chrystusie. Zatem od nas zależy tylko przyjęcie tego daru bliskości, otwarcie swojego życia na Boga, który jest Ojcem, abyśmy mieli do takiego Boga dostęp. Jezus zapłacił cenę swojego życia. Jest to cena zgody na to, że za każdym razem nasz grzech będzie go krzyżował, a On pomimo tego pozostanie przy nas, aby nas słuchać, aby być w każdej chwili z nami, abyśmy mieli dostęp do Boga, mogli zostawić swój grzech. Pokonał On grzech, aby być w każdych okolicznościach blisko. W tym ukazuje się prawdziwe oblicze miłości, która zawsze jest obecna, miłości, która chce być blisko. Trzeba nam zatem trwać przy naszym Panu na modlitwie, która jest spotkaniem, zasłuchaniem, pozwalającym odkryć prawdę o własnym grzechu, tak aby zrozumieć, jak bardzo rani on Boga, aby wiedząc to, być gotowym porzucić to, co było grzechem i spalić za tym mosty, tak samo jak została spalona Sodoma i Gomora. Spalić to, co ma choćby namiastkę w grzechu. Długi dialog Abrahama z Bogiem, który rozpoczął dzisiejszą liturgię słowa, był dla niego czasem dojrzewania do postawy radykalnego odrzucenia tego, co ma w sobie choćby namiastkę grzechu. Sodoma i Gomora jest w sposób symboliczny częścią każdego z nas. Jest miejscem, w którym miesza się w nas dobro ze złem, w którym często zło i grzech jesteśmy skłonni bronić,
usprawiedliwiać i ukazywać jako dobro. Prawdziwy cud modlitwy, mojego osobistego spotkania z Bogiem, do którego mnie zaprasza i uzdalnia, za który płaci tak wielką cenę, sprawia, że zaczynam widzieć ludzi otaczających mnie świat oczami Boga, że zaczynam rozumieć swoją słabość i grzech, a wreszcie staję się gotowy do tego, by ją zostawić i porzucić, aby stać się podobnym do Ojca w niebie.